Fajnie, że już umiem śpiewać dla Pana Boga. Fajnie, że coś tam. Fajnie. Ale pytanie, czy w tobie jest to właśnie pragnienie, by chcieć jeszcze więcej, byś był zachłanny Pana Boga. Fajnie, że umiem już przez 2 godziny się modlić, na przykład ciurkiem w domu. Tu już podejrzewam, że tak tutaj wiele było od razu z nas. Nie, nie, Witek, no ja tam jeszcze nie jestem, nie? Że 2 godziny siadasz sobie w pokoiku, zamykasz się i się 2 godziny modlisz ciurkiem, nie? Ale może będzie w tobie, Boże, ja dopiero 2 godziny się, chciałbym tak raz 12, a raz 24. Sam się, rozumiesz? Większe pragnienie Pana Boga. I teraz chciałbym, żebyś dokładnie w ten sposób podchodził do tego naszego seminarium. W rzeczy małej i dużej, w każdej drobnej i wielkiej, nie? W sprawie modlitwy, w sprawie twojego zaangażowania, w sprawie twojego dzielenia, w sprawie twojej pracy domowej. Żebyś po prostu był zachłanny Boga. Zachłanny Boga. Ja chcę więcej. Pytanie, czy ty naprawdę chcesz więcej Boga? Pytanie, czy ty naprawdę chcesz po prostu, chcesz Bogu służyć? Zobaczcie, będziemy mieli w tym tygodniu na zakończenie z listu do Rzymian z 12 rozdziału piękne 2 wersety. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. A przez co mam przemieniać mój umysł? Tak najprościej, jak wam się wydaje? Przez Słowo Boże. Dlatego was proszę, żebyście to Słowo czytali i zapisywali. Dlatego ten fragment wam przeczytałem. Tak jest ze wszystkim. Wchodzisz w modlitwę, rób to na maksa. U Boga nie ma czasu na udawanie. Życie jest za krótkie, by udawać. Naprawdę. Życie jest za krótkie, by udawać.